Badaszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym znowuż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się nad placem Wilsona, czyli też i również stacją metra, która została otwarta 8 kwietnia 2005 roku i służy nam tutaj od tamtego czasu jako stacja krańcowa, ale już od dłuższego czasu jako normalna stacja przejazdowa. Natomiast dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym temacie. Jak widzicie, mamy projekt i lecimy sobie tutaj nad ulicą. Jest to film, do którego naprawdę dosyć długo się przygotowywałem, ponieważ nie wiedziałem, jak do tego podejść. Jest to inwestycja, która według mnie jest bardzo ważna, między innymi jeżeli chodzi o środowisko tramwajowe i nowe linie tramwajowe. Lecimy oczywiście nad ulicą Zygmunta Krasińskiego. Mamy tutaj też przystanki autobusowe, które właśnie przed nami się znajduje. Natomiast o co mi tu właściwie chodzi? Chodzi o to, iż jest w Warszawie jeden most, który nie powstał do dnia dzisiejszego i nie wiemy niestety, kiedy zostanie zrealizowany. Znaczy, ja powiem wam na koniec filmu akurat, mam parę informacji, które dostałem od Szrymu. Natomiast, co jest ważne, to powiem wam mniej więcej, jakby ta inwestycja wyglądała, jak to wyglądało z procedurami i przelecimy sobie nad całą trasą tego mostu, jak i również kawałkiem trasy na zieloną Białękę. Natomiast już mniej więcej pokazując wam to, co właśnie mamy przed sobą, no to jest oczywiście Wisłostrada. Tak będzie wyglądać nowy węzeł w tymże miejscu. Wszystkie projekty, które tutaj widzicie, znajdują się na stronie Sicomu, więc one są w miarę aktualne. Są z czasu, kiedy faktycznie już ZDM wystąpił o pozwolenie na budowę przystanek Centrum Olimpijskie, które w tym miejscu się znajduje. Ten region się całkowicie zmieni. Nowe przejazdy będą pod Wisłostradą. Będzie to środowisko tramwajowe tutaj pośrodku, oczywiście jadące bezpośrednio do placu Wilsona, gdzie na placu Wilsona będzie rozjazd i rozjazdy tramwajowe w każdym że kierunku, do każdej strony, również w kierunku naszej części Żoliborza. Także przystanki tutaj będą się znajdować właśnie po tej stronie. Obydwa perony tramwajowe, autobusowe będą po przeciwległych stronach skrzyżowania, w zależności od tego, z której strony będzie się wjeżdżać. No i sam wiadukt i przejazd górną Wisłostrady pozostanie, czyli wjazd na most będzie dwupasmowy. Pamiętajcie, to jest droga dwupasmowa ze ścieżkami rowerowymi po bokach, torowiskiem tramwajowym po środku, no i oczywiście z częściami dla pieszych. I tu zaczyna się nowy most. Mogliście go zobaczyć w wizualizacji. Pierwszy most łukowy, jaki miałby powstać w Warszawie, no ale nie powstał. Było już parę podejść, jest to wiecznie odkładana inwestycja. Sama długość mostu to 722 metry. Całkowita szerokość to jest 40 metrów, tak jak mówiłem właśnie, liczba torów tramwajowych 2, liczba przęseł 8, po dwa pasy w każdym kierunku, no i oczywiście po jednej i po drugiej stronie ścieżki rowerowe. Wielki most, wielka potrzeba według mnie. Oczywiście jest to inwestycja blokowana cały czas przez mieszkańców Żoliborza, chociaż tutaj już pojawiały mi się komentarze, bo pytałem się o to parę razy, czy według was ten most powinien powstać. Większość z was stwierdziło, iż tak, iż ci mieszkańcy Żoliborza już nie żyją i po prostu oni już odeszli na drugą stronę, ponieważ to większość było osób starszych. Może on to przytoczę taki fragment z Wikipedii. Obawiają się zwiększenia natężenia ruchu samochodowego w swojej dzielnicy, mieszkańcy Żoliborza. 25 listopada 2015 roku Rada Dzielnicy Żoliborz jednogłośnie przyjęła uchwałę wzywającą prezydenta miasta Stowarzyszonego Warszawy do odstąpienia od inwestycji. W październiku 2016 podjęto decyzję o opóźnieniu budowy o 2 lata. Otwarcie mostu jest planowane na 2025 rok. Już z góry wam mówię, że to jest nierealne, a środki przewidziane na ten cel mają być przeznaczone na przyspieszenie budowy drugiej linii metra. Pomimo tej decyzji ZMIT, który aktualnie został wcielony w Szrym, wystąpił o pozwolenie na budowę mostu w listopadzie 2016 roku. Procedura wydawania zezwolenia na tą inwestycję została umorzona. Jednakże trzeba też podkreślić tutaj, mamy tutaj wał po tej stronie praskiej. Jako ciekawostkę powiem, że ten wał, tutaj jest to dosyć duży ciąg rowerowo pieszych, tutaj gdzie dużo osób jeździ, i tam ta część będzie pozachowana, będzie specjalny tunel pod samą częścią nowego mostu, który będzie właśnie w tym miejscu łączyć się z Jagiellońską. Aktualnie to jest przystanek Śliwice, jak możecie w tym miejscu zobaczyć, i tu właściwie nic nie ma. Po przebudowie torowisko tramwajowe z Żoliborza tramwaje mogłyby skręcić w każdą stronę, czyli jechać prosto na Brudno, skręcić na Żytań FSO lub pojechać w kierunku Pragi południe, natomiast tramwaje z Brudna mogłyby pojechać tylko w kierunku Żoliborza. Także tutaj nie byłoby problemu. I tutaj też byłoby trochę skrzyżowanie poszerzone, oczywiście w związku z Jagiellońską. Z pełen ciąg rowerowy bo zostałby zachowany, a jeżeli chodzi o drogi, to tutaj dalej byłby wiadukt dwupasmowy w kierunku Brudna. Co warto podkreślić w tym miejscu,
Cały projekt był podzielony na dwa etapy. Jeden to jest most od placu Wilsona do Jagiellońskiej, a drugi od Jagiellońskiej tutaj właśnie w kierunku Brudu nad Torowiskiem kolejowym PKP i dawnymi Tytanami FSO. To są dwie części. Ten, który właśnie teraz lecimy nad nim, odcinek, miał być później realizowany, jeszcze później niż 2025. Jednakże według mnie ten fragment jest równie ważny jak cała trasa, ponieważ tutaj też byłaby trasa tramwajowa, dzięki której mieszkańcy Brudna mogliby w zaledwie 10 minut dojechać do metra Plac Wilsona. Wiem, że mają już drugą linię metra w tymże momencie, ale to i tak by dużo dawało. Tym bardziej, że w tym miejscu byłby przystanek na wiadukcie tramwajowy z bezpośrednim zejściem do przystanku kolejowego PKP Praga, który aktualnie jest mało wykorzystywany przez pasażerów, a gdyby tutaj był właśnie ten most, byłaby ta trasa, ten wiadukt nad linią kolejową i te bezpośrednie zejście z wiaduktu do przystanku kolejowego PKP Praga, to ten przystanek bardzo by dużo zyskał, jak i również mieszkańcy Brudna mogliby dojechać w szybki sposób do tejże stacji kolejowej i pojechać dalej szybko w kierunku Legionowa czy centrum Warszawy. A przypominam, że stąd pociągiem to naprawdę szybko się dojeżdża, tu jeszcze akurat na Warszawę Gdańską można skręcić, ale i tak naprawdę dosyć szybko można byłoby dojechać. No i tutaj mamy już zjazd bezpośredni. Tutaj warto to podkreślić, że też by powstał dosyć duży węzeł przystankowy tutaj w budowlana. Torowisko tramwajowe z Brudna byłoby podzielone na dwa segmenty. Trzy tory łącznie, jeden w kierunku Brudna, jeden w kierunku Pragi po północ i drugi i trzeci w kierunku Żoliborza, czyli tutaj byłby rozdzielony skręt w lewo w kierunku właśnie Pragi północ, tak i południe. Także to byłoby tutaj dobre. Tutaj też zwróćcie uwagę, że ten sam zakręt w tymże miejscu, który aktualnie jest, jest nie bez powodu taki ostry. On jest dlatego taki ostry, ponieważ w tym miejscu było już wtedy planowane, że kiedyś powstanie cała ta trasa, cały nowy most. Jako połączenie z dobre Zacisza i Brudna, bo trzeba pamiętać też o tym, że jeszcze w 2006 roku nie było pewne, jak dokładnie będzie przebiegać druga linia metra. Na całej trasie linii metra do Trockiej, jak i również na Zacisze i obwodnicy Wrocławia była planowana trasa tramwajowa, dzięki której ten natłok pasażerów byłby zmniejszony. I wtedy metro, tak jak teraz jest całkowicie zapełnione, by nie było aż tak zapełnione. I to akurat byłoby coś zrealizowane, czego nie mamy w Warszawie, o czym ostatnio mówiłem w wywiadzie, ale nie wiem, kiedy się pojawi niestety. Czyli coś, czego brakuje w Warszawie. Mamy to na Bemowie, powstało to jakiś czas temu i tego bardzo brakuje w pozostałych dzielnicach, mianowicie obwodnice tramwajowe Śródmieścia. Tak, żeby dało się dla mieszkańców przejechać tramwajem pomiędzy różnymi dzielnicami Warszawy. Tak by tutaj się to stało. Połączenie bezpośrednie Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka, który właśnie w tym miejscu się tutaj znajduje, jak i również Zacisze na Targówku. To by naprawdę dużo dało. Taka linia tramwajowa dałaby możliwość bezpośredniego przejechania w tymże miejscu. To mamy kolejny przystanek Bolesławskiego. Co ja mam tutaj powiedzieć o pewnego przystanku, to jest to, iż tutaj również jest ostry zakręt, ostry dług, ponieważ tutaj ta linia tramwajowa, którą widzimy na wprost, jest planowana i ona najprawdopodobniej niestety najszybciej powstanie, nawet szybciej niż most. I teraz wam powiem, czemu ten most jest jeszcze bardziej ważny. Ponieważ dużo komentarzy się pojawia po to, iż ten most nie powinien powstać, ponieważ wiadomo, duży natłok samochodów, to nagle wszyscy będą jechać przez Żoliborz do centrum. To ma swoje plusy i minusy, faktycznie mogłoby tak się wydarzyć, jednakże trzeba pamiętać, że tu chodzi głównie jednak o ciąg komunikacyjny. Tramwaj z placu Wilsona mógłby pojechać przez obok metra Kondratowicza na Zieloną Białęgę. I to byłoby dopiero niesamowite i bezpośrednie połączenie na tej trasie. Oczywiście nie wiemy, kiedy to powstanie i rozumuję jako dobrą nowinę. Most nie został całkowicie usunięty z planów, ponieważ jego projekty po części są. Decyzje środowiskowe wygasły, co prawda, ale w 2010 roku pozyskał je, w 2011 roku ZDM je pozyskał, w 2016 roku utraciły swoją ważność. Jednakże, co trzeba podkreślić, to projekty są i nikt nie mówi, że nie będzie to nigdy zrealizowane. Tylko wszyscy nie mówią kiedy. Na tej trasie, którą teraz lecimy, będzie budowany tramwaj na Zieloną Białękę, który jest wiecznie odkładany. On jest jeszcze przygotuje specjalny materiał, abyście mogli więcej na temat niego się dowiedzieć. Nie wiem kiedy, bo to też jest dosyć obszerny materiał i domyślam się, że jesteście ciekawi, co tam się dzieje i tam prace
trwają. Nie tak jak przy tym moście. Natomiast na pewno jesteście ciekawi, no dobrze, to co z tym mostem? Powstaje czy nie? Co wiemy na ten temat? Jaka jest aktualnie informacja, jaką mogę wam zaoferować? Napisałem jakiś czas temu do Szrymu. Szrym to jest stołeczny zarząd rozbudowy miasta, który właśnie wcielił poprzedni organ, który się zajmował rozbudową dróg. I napisałem do nich co z tym pytaniem, kiedy będzie budowana trasa mostu Krasińskiego, o którym właśnie dzisiaj tu mówiłem, i co się stanie, kiedy to będzie zrealizowane, jaki jest proces, etap budowy, co tam będą robić, czy może jakieś projekty mogą dać. Dostałem jedno krótkie zdanie, dwa zdania na temat tego, co tu właściwie się będzie działo. Ja mam teraz przeczytam to mniej więcej w całości. Inwestycja nie jest uwzględniona wśród zadań inwestycyjnych realizowanych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, wymienionych w wieloletnim programie finansowania Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2022-2050. Tu ja mam podany numer uchwały, kiedy to zostało podane. W związku z tym nie prowadzimy prac związanych z jej przygotowaniem. Co oznacza, że ponieważ nie ma pieniędzy, to na razie to nie powstanie. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!